Cześć, dzisiaj zajmiemy się laptopem kolejnym już dzisiaj zresztą klienta, jest to Asus K53S. Wydaje mi się, że laptop ma problem z gniazdem zasilania, gdyż sprawdziłem go na kilku zasilaczach i trzeba dosyć mocno docisnąć, żeby diodka odładowania się zapaliła, czasem trzeba to w ogóle wyginać. Wydaje mi się, że gniazdo w tym modelu jest wlutowane, ale nie dam za to głowy. Tak więc laptop zostanie zremontowany, aby się upewnić.
Dobra, widzimy już, że gniazdo zasilania jest wlutowane, tak więc będziemy lutować, z tym, że już nie dzisiaj, gdyż nie mam zamykanego takiego gniazda. Nie wiem, czy to widzieliście, ale aż się zakurzyło, jak oderwałem chłodzenie. No, tak wygląda radiator, tak więc nieciekawie. Na pewno poza wymianą gniazda wezmę się też za czyszczenie tego układu. I na chwilę obecną to będzie tyle z tego filmiku, gdyż, tak jak wspomniałem przedtem, nie mam na stanie takiego gniazda. Nie, dopiero teraz usiądę, zamówię. Tak więc myślę, za jakieś 2 dni gniazdo zostanie zamontowane. Być może nagram z tego film, to lutowanie gniazd, konkretnie w tym modelu, bo coś mi już tak świta, idzie mi jak krew z nosa, tak więc nie wiem, czy będę chciał w ogóle męczyć się, żeby to wszystko i w kadrze było i tak dalej. Zobaczymy. To jest sprawa drugorzędna. Ja na chwilę obecną żegnam się z Wami. Widzieliście demontaż, przynajmniej częściowy, tego laptopa. To jest Asus K53S. W ten sposób dostaniecie się do płyty, jak i do układu chłodzenia. Tak? Jeżeli film okazał się przydatny, zachęcam do subskrypcji kanału, bądź dania łapki w górę. To tyle i do następnego.